Zdarzyło ci się kiedyś rozpamiętywać błędy podczas meczu? Nie wyszło ci pierwsze zagranie i cały mecz leciał w niewłaściwym kierunku takim, jak być powinien? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skoncentrowanym podczas meczu i treningu, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Antoni Mielecki, trener mentalny. To jest 61. odcinek Mentalnej Ligi Mistrzów. Na samym wstępie proszę Cię, zostaw łapkę w górę, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy. I tak samo, jeśli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz, pamiętaj o subskrypcji Mentalnej Ligi Mistrzów. Tak samo zapraszam Cię serdecznie na moje social media, na Facebooka, Instagrama. W takim razie przechodzimy do bardzo istotnego tematu, jakim jest koncentracja na boisku. Większość zawodników czasami rozpamiętuje swoje błędy, gdy nie zagrali dokładnie piłki podczas meczu, zastanawiają się, dlaczego mi ta piłka nie wyszła, dlaczego nie zrobiłem to niedokładnie i cały czas rozpamiętują dany błąd. Czasami na treningu ciężko im zachować koncentrację. Jest coś takiego, że czasem mówi do nich trener, a się po prostu wyłączają. Czasem jest sytuacja, że mają się skupić na maksa, żeby wykończyć jakąś sytuację i po prostu jej nie wykończają, bo akurat pomyśleli, co będzie jak nie strzelę, co będzie jak nie trafię. Dlatego mam dla Ciebie dzisiaj super przygotowanych 5 wskazówek, które bardzo Ci pomogą właśnie w osiągnięciu maksymalnej koncentracji, a które ja stosuję z moimi zawodnikami na treningach mentalnych i jest to bardzo ważny wstęp do poprawienia Twojej koncentracji na boisku. W takim razie startujemy z pierwszą, najważniejszą wskazówką, jaką jest skupienie się na oddechu. Inaczej medytacja. Ja zawsze byłem bardzo sceptycznie nastawiony do medytacji, ponieważ o co w ogóle kaman z tą medytacją sobie myślałem, co to w ogóle za dziwna nazwa. Ale gdy bardziej się w to zagłębiłem, zacząłem zgłębiać wiedzę na ten temat i zacząłem na ten temat dużo czytać, przede wszystkim dla mnie, ja uważam, że dzisiaj to jest nic innego jak skupienie się na oddechu. Mi to bardzo w życiu pomogło, aby poprawić moją koncentrację i przede wszystkim oczyścić mój umysł. W jaki sposób robimy to skupienie się na oddechu? Przede wszystkim siadasz sobie mega wygodnie w pomieszczeniu, gdzie nic ani nic, nikt Cię nie rozprasza i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby rozluźnić całe swoje ciało, zamknąć swoje oczy i skupić się na oddechu. Wtedy przez około 3 do 5 minut, na samym początku to wystarczające będzie dla Ciebie ten czas, żeby przez około 3-5 minut skupiać się tylko i wyłącznie wdech, wydech, wdech i wydech. Gdy uspokoisz swój oddech, dużo łatwiej jest Ci potem łapać koncentrację na boisku. Gdy będziesz wykonywał to regularnie, już po pierwszym tygodniu do 2 tygodni zobaczysz super zaskakujące rezultaty. Wskazówka numer 2. Właściwe podejście do odżywiania. Większość zawodników, którzy nie traktują piłki na najwyższym światowym poziomie, nie przykładają do tego szczególnej uwagi. Natomiast jeśli Ty chcesz być profesjonalnym piłkarzem, który będzie grał w wysokich ligach, musisz już dzisiaj dbać o swoje odżywianie. Odżywianie dzisiaj, to co chcę Ci przekazać, ma niezwykle ważne połączenie właśnie z Twoją koncentracją. Ponieważ jeśli będziesz odżywiał się beznadziejnie, będziesz odżywiał się tragicznie, to będzie to bezpośrednio wpływało na Twoją koncentrację na boisku. Jeśli spożywasz przetworzone produkty, słodycze, różne rodzaju chipsy, fast foody, cokolwiek by to nie było, jest w tych produktach zawarte bardzo dużo przetworzonych produktów właśnie w tych, powiedzmy, pożywieniach, które wpływają na dekoncentrację naszego umysłu. Głowa nas wtedy często boli, jesteśmy całkowicie rozkojarzeni, a właśnie o to chodzi, żeby nie być tak samo śpiącym, gdy to się zdarza. A przede wszystkim to, co dla Ciebie jest najważniejsze, to to, żeby skupił się na swoim odżywianiu. Również, gdy będziesz wychodził na trening, pamiętaj o tym, żeby pamiętać o zastosowaniu co najmniej 2- lub 3-godzinnego odstępu przed treningiem, bo wtedy dużo łatwiej Ci się będzie skoncentrować. Natomiast jeśli zjesz na pół godziny, godzinę obfity posiłek przed treningiem, krew zamiast do umysłu, do Twoich mięśni będzie dopływać do żołądka i ciężko będzie Ci się skoncentrować. Więc to jest niezwykle cenna wskazówka. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat profesjonalnego odżywiania piłkarskiego, serdecznie Cię zapraszam. Zerknij na moją stronę www.antonimielecki.com i na moją książkę Przygotowanie dietetyczne piłkarzy, bo jest tam masa wiedzy na temat odżywiania profesjonalnego piłkarza, także zapraszam Cię serdecznie. Wskazówka numer 3. Odcinaj się od bodźców zewnętrznych. Dzisiaj na każdym kroku jesteśmy bombardowani masą komunikatów.
Gdy jedziemy do szkoły, gdy jedziemy na trening, cały czas jesteśmy bombardowani przez rozpraszacze uwagi. Gdy jedziemy na trening, co chwila, albo jakieś powiadomienia z social mediów, albo reklamy, billboardy, komunikaty w radiu, cały czas jest tego masa napierniczanie tego, ile fabryka dała. I teraz, moi drodzy, zrozumcie, naukowcy obliczyli, że dzisiaj w ciągu jednego dnia otrzymujemy więcej komunikatów, niż nasze prababcie kilkadziesiąt lat temu nie otrzymywały przez całe życie. Dlatego świadomie musimy do tego podchodzić, bo dzisiaj w życiu otrzymujemy masę takich komunikatów, które są totalnym shitem. Rzeczy, które nie mają totalnie wpływu na twoje życie, nie wnoszą żadnej wartości, a im więcej tych komunikatów tym będziesz miał po prostu więcej śmieci w głowie. Odetnij się od tego, co nie wnosi wartości do twojego życia i skup się na tym, co jest wartościowe. Skupiaj się na tym, żeby mieć właściwe myśli, żeby myśleć o tym, co przybliży cię do sukcesu, a nie cały czas o tym, co się dzieje w świecie zewnętrznym, co się dzieje w newsach, co się dzieje w internecie, co się dzieje w telewizji, bo na pewno nie przybliży cię do sukcesu. Więc to jest niezwykle cenna wskazówka, abyś odciął się od rozpraszaczy uwagi. Wskazówka numer 4 to bycie obecnym tu i teraz. Większość zawodników bardzo często rozpamiętuje, a co to było wczoraj na tym treningu, a co to się wczoraj działo. Albo idą tak samo w przyszłość, skupiają się, kurczę, ten mecz, który się teraz zbliża, no obawiam się, czy trener mnie wystawi w pierwszym składzie, jak to będzie, czy ten przeciwnik będzie dobry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najlepszą wersją siebie jako piłkarza jesteś w chwili obecnej, tu i teraz, gdy na maksa koncentrujesz się na tym, co możesz zrobić teraz, czyli jesteś w stanie teraźniejszości, jesteś obecny tu i teraz. Gdy trener wypowiada do ciebie jakieś słowa, maksymalnie koncentrujesz się i angażujesz w to, co on mówi, żeby jak najwięcej wycisnąć z tego treningu. Gdy wykonujesz jakieś ćwiczenie, wkładasz w to całe serducho. Skupiasz się, żeby jak najbardziej teraz to podanie dopieścić, każda piłka, żeby każdy ten kontakt z piłką był najlepszy, jaki tylko możesz być. Ja często daję taki przykład, że gdy jedziesz na rowerze, bardzo ciężko jest jechać na rowerze, gdy patrzysz się za siebie. Nie jest to możliwe, bo po krótkim czasie byś albo wjechał w jakiegoś supa, albo po prostu byś się wywrócił. Więc skup się na tym, żeby cały czas patrzeć przed siebie, czyli na tą teraźniejszość, którą masz tu i teraz w tym momencie. To jest pierwszy podstawowy element do wchodzenia w stan flow, który ja bardzo intensywnie ćwiczę z moimi zawodnikami na treningach mentalnych i jest to basic i fundament do tego, bo bycie w stanie flow to jest to, że odcinasz się całkowicie od czynników zewnętrznych i skupiasz się, abyś rozgrywał najlepszą piłkę, najlepszy mecz tu i teraz, w tym danym momencie. Więc jeśli chcesz jeszcze bardziej poprawić swoją koncentrację i weź potem w stan flow, najpierw skup się na byciu obecnym tu i teraz, na teraźniejszości i ćwicz to, żebyś nie uciekał i nie dokoncentrował swojej uwagi tym, co było kiedyś, tym, co było w przyszłości. Jeśli mamy zaplanowany czas na refleksję, na analizę naszego dnia, naszego treningu, naszego meczu, bomba. Jeśli planujemy nasz kolejny dzień, zastanawiamy się nad tym, jakie cele wyznaczyć, doskonale. Ale jeśli jesteś na treningu i nagle przychodzi ci myśl, a co to będzie potem, czy zjeść sobie na kolację to dzisiaj, czy to, w ogóle to nie ma nic wspólnego z koncentracją. Koncentracja to skupienie się na tym, co jest najważniejsze w danym momencie i na tym, na czym chcesz się skupić. Wskazówka numer 5. Skup się na sobie. Większość zawodników dzisiaj skupia się na tym, żeby była super atmosfera w szatni, żeby koledzy ich lubili. Okej, to jest całkiem spoko, ale to jest bardzo na krótką metę. Przede wszystkim najważniejsze dla ciebie, żebyś był świetnym piłkarzem, to jest to, żebyś skupił się na sobie. Nie skupiał się na pierdołach, które nie mają nic znaczenia i nie mają żadnej wartości do osiągnięcia twojego sukcesu, do twojej kariery piłkarskiej. Jeśli chcesz być mistrzem, to skupiaj się na sobie. Nie na obgadywaniu innych, nie na tym, co jakiś kolega powiedział, nie na tym, co jakiś trener zrobił, co powiedział, skupiaj się przede wszystkim na sobie. Skupiaj się na swoich celach, na swoich marzeniach, na swoich treningach, na tym, żeby cały czas przejść do przodu. A jeśli cały czas będziesz obgadywał innych, skupiał się na tym, co ktoś inny powiedział, będziesz skupiał się jak dziewczyna na ploteczkach, nie ma to najmniejszego sensu. Skup się przede wszystkim na sobie, skup się na robocie, która jest do wykonania. Gdy wychodzisz na trening, jest pełna koncentracja. Nie zastanawiając się, co tam ta osoba zrobiła, nie, jesteś w tym momencie tu i teraz i skupiasz się na najważniejszej osobie, jaką jest dla ciebie właśnie ty sam. Więc to jest dla ciebie najważniejszy komunikat i przesłanie. W takim razie, jeśli spodobał ci się ten odcinek, serdecznie cię proszę, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji. Mam nadzieję, że koncentracja teraz zagości na maksa na twoich meczach i treningach, więc ćwicz i wprowadzaj te wskazówki, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Jeśli chcesz jeszcze więcej motywacji i tak samo jeszcze więcej wiedzy z treningu mentalnego, serdecznie i gorąco zapraszam cię na moją stronę www.antoniemilecki.com. Masz tam 5 moich książek właśnie z treningu mentalnego i odżywiania piłkarzy.
Także serdecznie Cię zapraszam, bo na pewno dużo możesz z tego wycisnąć. W takim razie pamiętaj, wskakuj na moje social media i nie mogę się doczekać, widzimy się w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów. W takim razie co? Lecimy po marzenia. 3, 2, 1. Lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Dzięki, trzymaj się, cześć.